Hejka, zaczynamy kolejnego vloga. Dzisiaj przeprowadzam się do Warszawy. Jestem teraz z Wojtkiem i moim bratem Dawidem. Jedziemy na meczek Sandecji. Wojtek, jaki meczek? Ostatni mecz u siebie w tym sezonie w pierwszej lidze. I tyle, dobra. Będziemy się już chyba odzywać, o ile się odezwiemy, ze stadionu. Bardzo dobrze, Milusio. Ty nie masz żadnych torebków? Zjebić drogę. Co? Jestem jeszcze nieprzyzwyczajona, że się ludzie na mnie śmiesznie patrzą, jak chodzę sobie z telefonem. Wiejska vlogerka. WB! A, jeszcze jeden brat tam. Tomasz. Nie znam. Zaraz wam pokażę, jaka jest wielka kolejka. Nie ma. To jest szok. Jest nie kolejka. Ma, nie ma biletów. Ale jest pełno ludzi. We'll be right back.
demolka stadionu. Wiecie co macie? Mamy sektor, krzesełka, historyczną jedenastkę. To bierzemy. Pokaż, jak się spaliło. Nie wiem, czy będzie widać cały nie, czerwony nie nos. Widać. Jak Rudolf. Cały. Ale. Spakowaliśmy się! Jest nos. To trzeba odkręcić. Najważniejsze, że się dopakowaliśmy, nie? Nie. Tak, to jest najważniejsze. Myślałam, że się nie spakujemy, tyle tego było. Najważniejsze, to wiesz co jest? Że awans jest na... Dobra, synecki, chodź. Daliśmy, teraz tankujemy auto. Auto jest w ogóle tak doładowane, że szok. Takie molesty wyglądamy trochę. Ja to tym bardziej, patrzcie, jak paliłem się kolana na meczu. Tam nakameruj. Na McDonald's. Idziemy na McDonalda. Wojtek zabiera mnie do McDonalda na romantyczną kolację. Jeden cheeseburger, nie więcej. Jeszcze jakbym była gruba, to rozumiem. Nie jesteś, ale jeden cheeseburger, nie więcej. Złota kobieta to zła kobieta. Nareszcie nie będę już zła, będę najedzona. A nie ma ostrościów. Na poprzednim maku nie mogliśmy zjeść, bo była taka kolejka i tyle ludzi, że... Kinga się tylko wysikała. Jemy sobie jedzenie. Nareszcie. Jedziemy już do naszego mieszkanka. Będziemy się rozpakowywać, więc...
pierwsza partia. Trzecia i ostatnia zostawa na górę. Hej, nic się wczoraj wieczorem nie odzywałam, ale byliśmy tak padnięci, że szok. Więc rozpakowaliśmy, co tam trzeba, takie wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy. Położyliśmy się spać. Teraz pakujemy kolejne z mieszkania kolegi Wojtka, więc to już są wszystkie jego rzeczy. I tyle. Później on jedzie do pracy, a ja będę wszystko sprzątać i ogarniać. Jabłko sobie weź do kanapki. Co będziemy robić teraz? Wziąć jabłko. Nie miejsce moje. Niom. A potem? Potem będziemy robić zakupy. Teraz robimy? Nie wiem, że mam odpoczywać, bo mnie nogi bolą. A ty będziesz odpoczywać, ja będę sprzątać. Też sam musisz odpocząć chwilę. Kupiliśmy podusie. Tak. Ty jak patrzysz w kamerę, to nie patrzysz, gdzie idziesz. Chodzę w dziury wszelkie. Pięknie.